What the fuck? What the fuck? What the fuck? I gotta need the speed. Siemanko, jestem Lecek, a to jest Need for Speed Underground 1. Będziemy ścigać się dzisiaj przepraszam, Honda S2000. Jest to naprawdę z wyglądu bardzo fajny samochód. Czy ja w ogóle nie jechałem w poprzednim odcinku? Nie, może mi się przyśniło albo coś. W każdym razie dzisiaj jest odcinek bez kamerki niestety. A to dlatego, że... bo tak. Co my tu mamy za... O, proszę, ale ten samochód zajebiście wygląda. Ja bym chciał zobaczyć, jak bez światła ten przód wygląda, bo trochę mi zasłaniają troszeczkę. Momencik, tu się gdzieś wyłączało. O, właśnie. Wow! No, no, no. Ej, naprawdę ten samochód ma fajne kształty, powiem wam. Wygląda kozacko. Jest to bardzo niziutki model, wiecie. Mamy tu neon, no. Wszystko jest bardzo ładnie, tylko kolorek, może by kolory tak zmienić. Tak, odblokowały nam się chyba nowe, ale czy odblokowały nam się... O, właśnie, o to mi chodziło. Proszę, 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 proszę bardzo. Wow! Ha. Które by tu wybrać? Ej, naprawdę te kolorki są ładne. To chyba jedyny NFS, w którym te kolorki są ładne. Ze względu na słabą grafikę, te kolory wydają się dosyć ciekawe, ale w innych NFS-ach to one wyglądają tak sobie. Tak sobie. Nie wiem, naprawdę nie wiem co tu... O, ten wygląda tak jakby się palił. What the fuck? Biorę go. Dobra, felgi? A może kolor felg zmienimy? Ja pierdziu, a może inny kolorek? Nie, nie można, dobra. Jo, cię nie pierdziel, ale felgi to też trzeba zmienić, kurde, kto wybrał takie felgi? Niech ktoś na moim save'ie grał, bez kitu. O rany. Zobaczcie, tutaj kolor śrub się też zmienia, damn. O, dobra, zmieńmy sobie teraz felgi ogólnie, to gdzieś tu nie. To felgi by... Felgi to w ogóle oddzielną kategorię mają, damn! To może... naprawdę nie wiem co tu zmienić. No dobra, może takie. Ojojku, jak pasują! Dobra, wygląda jak lowrider. Drog! Cirkut. Dobra, wiecie co, ja myślę, że ten samochód będzie naprawdę dobrze skręcał, ponieważ jest mały i dlatego będzie dobrze skręcał. No tak myślę. Aj, ma napęd na tył, więc powinien też dobrze driftować. No ale zobaczymy. Mamy tutaj do czynienia z Lancerem. Z Subaru. I startujemy. O, jest Honda S2000 druga. Co tam będzie? Będą rywalizować ze mną? O nie, ej, ten samochód bardzo fajnie skręca. Naprawdę bardzo dobrze skręca. Damn! Ciekawe, czy będzie równie dobrze spisywało się na draga. Świetny jest! To jest Lotus Elise w Need for Speed Underground. Oh, what the fuck! Z takiego zderzenia udało mi się wydostać spokojnie, no. Ach, te filary. Kurde. Jeszcze skrótem Lucek nie pojechał. Damn it. Chwileczkę, chwileczkę. No właśnie tak. Musiałem się inaczej ustawić. Tak byłem trochę ustawiony na odpiernicz jakoś bokiem. Teraz jestem normalnie już ustawiony. Będzie mi się lepiej sterowało tym padem. Co to krążenia są? Co? 6 okrążeń? Kto to wymyślił? Kurde. No to nie, to trzeba uważać, bo ja widzę, że ten z tyłu on się bardzo blisko mnie trzyma. A za 6 okrążeń jak się zbliży i na ostatnim mi wyprzedzi, to mnie chyba coś trafi. Bez kitu. Moi drodzy, ostatnie okrążenie. Zobaczcie, jak ta Honda S2000 popiernicza. Samochodem naprawdę bardzo fajnie się jeździ. To jest taka ulepszona Mazda MX-5, chociaż Mazda może troszeczkę lepiej skręcało. Oh my god! Ale tamten też się rozwalił z tyłu. Ja się rozwaliłem, ale on też, no to dobrze. Trzeba uważać, naprawdę, bo tu nie wiadomo kiedy można się zderzyć. Bez kitu. I chyba ostatni wyścig też będzie to tak wyglądał.
że będziemy się ścigać chyba ze Skyline'em, jakoś tak. I niestety też będzie dużo okrążeń, będzie można często skusić. O tak. Co ten samochód robi w ogóle? Dziwnie się tu ląduje tymi autami. Bez kitu. A, coś miałem powiedzieć. A tak. A. No właśnie. Teraz nie mogę nagrywać moją kamerą, ale to nie dlatego, że nie chcę czy tam coś. Tylko też chcę sprawdzić z jednej strony. Znaczy naprawdę to tej kamery nie mam, bo komuś pożyczyłem, tak? Ale ogólnie będę nagrywał dalej z kamerą, z moją twarzą. Ogólnie myślę, że w Undergroundzie nawet trochę jest lepiej, jak nie ma tej mojej twarzy, bo interfejs w tej grze jest dosyć duży, a dodatkowo jeśli ja zasłaniam swoją kamerą z moją twarzą jeszcze bardziej tę grę, no to kurde, to wygląda troszeczkę tak, jakbyśmy mieli jeszcze mniejszy monitor, taki kwadratowy, prawda? Tak wygląda to może od strony widza, jak ja to obrabiam, to tak widzę, że kurczę, nie mam gdzie tej kamery upchać właściwie, więc no mi się wydaje, że to przynajmniej lepiej wygląda, jak jej nie ma. No ale to jest oczywiście też wasza opinia, na które czekam w komentarzach, żebyście pisali: Lucek, jedna kamera jest do dupy, bez kamery jest lepiej, poza tym jesteś paskudny i w ogóle. Bo to jest jednak trochę problem dla mnie, jeśli muszę swój ryj oglądać przez kolejne 30 minut później przy obrabianiu. Race map, zobaczmy, nic się ciekawego nie odblokowało. Zobaczmy, jak chciałem powiedzieć Mazda, jak Honda z 2000 spisze się na dragu. Myślicie, że dobrze? Supra! Moim przeciwnikiem. Ale fajny zderzak miał. Nevermind. Yeah! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ono co chodzi, nie? What the fuck? Jak ten samochód zapiernicza. Ale udało mi się nawet kilka razy perfect shifta zrobić. Damn! Gdzie oni są? O kurde! Ej, tym samochodem naprawdę bardzo łatwo zmienia się te biegi, a przynajmniej tak mi jakoś wyszło teraz. Pierwszy raz na... wloty powietrza. Pierwszy raz w ogóle jechałem tym samochodem na dragu i poszło całkiem dobrze. Wloty powietrza mamy jakieś nowe, ale powiem wam, że to jest jedno z akcesoriów, które mi się jakby nie podoba. Jedno z... What the fuck? No jeszcze powinienem zamontować sobie tutaj takie lusterka boczne od chyba Forda Transita, to by pasowało. Kurde. Ej, no nie? Damy tego, ten nawet dobrze wygląda. Taki minimalistyczny, kurde, jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Bez kitu, a nie takie jakieś, kurde, co to było w ogóle? Jedziemy, knockout. Eclipse, Mitsubishi i... Supra chyba? Nie, Eclipse też. Jest Eclipse! Ej, Eclipse chyba miał bodykit ten taki poszerzony. Ale Honda naprawdę świetnie się prowadzi. I przyspieszenie miał też całkiem nieźle, o dziwo. Jest to taki McLaren F1. W Undergroundzie. Nie, no nie wiem jeszcze, może będzie jakiś lepszy samochód. Zobaczymy, jak Skyline się spisze, jego też oczywiście będzie trzeba przetestować. Ale nie chciałbym jechać tym samochodem na ostatnim wyścigu, co właśnie mój przeciwnik. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli właśnie tamten jechał Skyline'em, ale chyba tak. Goni mnie Eclipse. Niestety Eclipse mi się słabo jechało, a myślałem, że będę grał do końca gry, do ostatniego wyścigu, a tu się okazuje, że jednak nie. Rzucało go jakoś, w ogóle nie był przyczepny. Nie najlepiej nawet przyspieszał, tak na dobrą sprawę, ale to kwestia części. Chyba każdy samochód w tej grze przyspiesza w miarę tak samo. A przynajmniej przetestować się tego nie da, jedynie na czuja. Dałoby się to jakoś, nie wiem, sprawdzić. Nie wiem, czy jest taka osoba, która by robiła przeglądy samochodów w Undergroundzie. Ale mógłbym być pierwszą z nich. No ciekawe, jakbym ten przyspieszenie tutaj mierzył. Chyba właśnie na dragu ustawiłbym skrzynię na automat. To się nie da na automat ustawić. Damn. Wow, ale mi się udało. Co to było? Ej, naprawdę fajnie się tą Hondą jeździ.
Ale trzeba uważać, zobaczcie, że oni są zaraz za mną, kurde. A daję z ciebie wszystko i naprawdę dość czysto jadę. Gdzie? Został tylko chyba Mitsubishi i... Dwa Mitsubishi, no. Tylko, że Lancer i ten. I Eclipse. Ten czarny, który jechał tam za mną. Bo jeden Eclipse już wypadł na pierwszym okrążeniu. O, ktoś się tam rozwalił z tyłu. Zakładam, że... O, nie, jednak nie. Myślałem, że to Lancer, a to jednak Eclipse. Czemu oni jadą dookoła? Oj, tam się chyba mniej prędkości traci, co tak, coś tak czuję. Gdzie? Nie ma wyprzedzania. Cholera, stręt... Gdzie? Wow! Ale cheater! Ostatni okrążenie, ale mnie wy... Jaki koleś. Dobra, trzeba się skupić teraz. Okej. No to smutno mi, smutno. Nie wiem, czy go dogonię teraz. Damn. Już mi się źle jeździ konto. Tak, zaraz tutaj w ogóle zmieni nastawienie. Ale, ale, zobaczcie, nie da się go dogonić. Jak równiutko jedzie. No, zarzuciło! O kurde, i nie mam nitra. Ostatnie okrążenie, knockout. Musi się udać, musi się gdzieś rozwalić. Aaaa, jak on to zrobił? Jadę też skrótem. Tak! Lucek, atakuj go! Atakuj! Dobra. Udało się. Uprzedziłem dziada jakoś. Ostatni zakręt przede mną. Siedzi mi na steszaku, debil. Musimy go jakoś... O, kurde, dobra. Udało się wygrać. O, fuck. Było blisko, ale się udało. Naprawdę, to była ciężka sprawa. Już myślałem, że go nie dogonię, bo naprawdę ciężko było na tych zakrętach w środku tego okrążenia, ale... Wow. Drifting, sprinting, circuiting. No 5 lapsów chyba ich pogięło. Dobra, jedziemy drift, bo jeszcze tutaj nie jechaliśmy w Honda MES 2000 i jestem ciekawy, jak się spisze właściwie. Dawaj Honda. Właściwie to ciekawa sprawa, bo na początku też jeździłem Hondą. Ale nie wiem, czy jeszcze Hondą będę jechał na końcu. What the fuck? Mówiliście, że trzeba mieć odpowiednią prędkość, żeby mieć tą strefę, tę strefę. Tę? Nie. Trzeba po prostu jechać przy wewnętrznej. Driftować przynajmniej. To jest dziwne właśnie. Wow! Ależ pięknie. Jak się driftuje właśnie przy wewnętrznej, to chyba jest więcej tych punktów. Bo to nie zależy od tego, jaką prędkość mamy. No nie gadajcie, że takie punkty można tym samochodem robić. What the fuck? Ej, bez problemu daje się tym driftować, bez kitu. Znaczy, Supra też była fajna, ale Suprą jak już do pewnego momentu doszedłeś przy drifcie, to nie dało się jej odwrócić, wiecie? A w Hondzie nie ma tego problemu. Tu ciągniesz tego drifta i w drugą stronę się obracasz i jedziesz dalej. No masakra. Jo, i nawet dotknęłem ściany i mi nie skasował punktów. Nieźle. To był taki Tokio Drift, wiecie o co chodzi. Już 100 tysięcy, a dopiero drugie okrążenie. O kurde, teraz fajnie wywaliło. No to Honda... Honda jest chyba mistrzem do driftu tutaj. Bez kitu. Tak, takie moje zdanie jest. Ale zdaje się, że ona ma tak jakby napęd na 4 koła. Bo w pewnym momencie nie zarzuca jej tak dupy. Nie wiem. Napęd na 4 koła? Honda jest 2000? Chyba nie. Wow. Kurde! Słuchajcie, ja nie wiem. Ja pierdziu, za jednym driftem 40 tysięcy punktów. O, teraz troszeczkę. Ale dalej ciągnie, no nie, to jest coś niemożliwe. No.
Za długo coś te drifty trwają tutaj, albo są przedłużone, albo nie wiem co, ale już mam 200 tysięcy punktów. Niemożliwe. Ja pierdził. Rzeźnia, 41 tysięcy za jednym driftem. Ciekawe ile miałem na końcu, bo nawet nie spojrzałem. 250 tysięcy punktów. Ale absolutnie zajebiście się driftowało tym samochodem. Body winy. O właśnie. Unique. Okej. Okej. Mazda RX-7. Mówiliście, żeby też kupić ten samochód, bo jest fajny. No, ale po takich doświadczeniach z Hondą S2000, no to ja nie wiem, czy tak sobie po prostu ją kupimy. Dobra, zobaczmy jedną rzecz. Usuńmy i dajmy... Właśnie, body winu. No, co? Dwa body winyle? No bez kitu, trzy raptem. A przestań, to już wolę tego unikalnego. O, ten mi pasuje nawet do Hondy. Staw. AutoZone. A zobaczmy. Ej, no to odblokowały się jakieś nowe. Te unikalne najbardziej mi pasują, bo tam trzeba kombinować z tymi naklejkami bocznymi, jakimiś tam płomieniami, niepłomieniami. A ciekawe, czy mam już lepsze maski od tej unikalnej, którą posiadam, bo nie chcę jeździć cały czas z tą samą maską, bez kitu. No niestety, odmierzy mi się punkt styla. Jak dam inną. O Boże, ale tu w ogóle nie pasuje ta, wiecie, z włókna węglowego. O, ta mi pasuje. A, dam tą. Już nie mogę patrzeć na to włókno, kurde, całe. Teraz jest spoko. Dobra, i chodźmy jechać ten... Te okrążenia, no, kurde. Supra. Mazda. MX-5. I... Acura RSX. Powiem wam, że jest troszeczkę problem z Hondą. Nie wiem, czy to jest za sprawą martwej strefy na padzie, bo troszeczkę, powiem wam, że nawet jak leciutko gałką skręcam, nie jest to tak odczuwalne jak w Most Wanted, ale jak leciutko gałką skręcam leciuteńko, to ten samochód już, wiecie, łapie ten skręt. I no czasami przy omijaniu takim precyzyjnym, jak na przykład w tym tunelu, co jechaliśmy przed chwilą, gdzie są filary, jest ciężko i zdarza się, że mogę coś przypieprzyć po prostu. No ale ogólnie rzecz biorąc, Hondą jedzie się naprawdę dobrze i idzie się wykaraskać nawet z poważnych tarapatów. Jeee! Cheater! Haha! Załatwiony. Dobra, i pięknie. Dawaj punkty. Ech. Nie chcę punktów rozdawać, a ten. No! Ale się pogniewał na mnie, zawsze punkty dawał wam, a teraz? Jakiś powalony. Pięknie, pięknie. Dobra. Yeah. Dobrze. Trzymajcie kciuki, bo to jest troszeczkę już trudno. 5 okrążeń. No moi drodzy, za dużo tych okrążeń dają pod koniec Undergrounda. Czyli ja tak myślę, że to jest już końcówka, no bo sporo tego już poprzechodziliśmy. I w zasadzie odkryliśmy chyba wszystkie wyścigi na mapie, jakie są. Ale, no nigdy nic nie wiadomo. Może jeszcze to nie koniec. Znaczy, na pewno jeszcze to nie koniec, bo jeszcze mamy przecież... tam był sprint, tak? Jeszcze na pewno jakieś inne wyścigi... Damn, się pojawią i tak dalej. Właśnie, nie pokazałem tej Mazdy RX-7, jak wygląda w tej grze, ale zaraz ją sobie obczaimy. No podejrzewam, że... Nie będzie za bardzo na co patrzeć, bo w tej grze raczej takich szczegółów samochodów nie ma jak w innych nowszych NFS-ach. Au. Właściwie w nowszych NFS-ach nie ma w ogóle Mazdy RX-7. Co za patologia. No ale z drugiej strony, moi drodzy, jak na to popatrzycie, jakbyśmy co roku mieli zawsze te same samochody, zawsze klimat Underground, to jaka by lipa była, prawda? A w ogóle jest taka tendencja. Jak wyszedł Most Wanted, ten nowy, tak? To było coś nowego, no nie? W ogóle na innym silniku graficznym ten NFS był i tak
wszyscy od razu rzucili się z ogromnym hejtem na tamtą grę. Ale jak wszystkim zaczęła ta gra normalnie chodzić, jak mogli sobie pograć online, to nagle wszyscy stwierdzili: what the fuck, jako zajebista gra, jednak fajna jest. Jednak undergroundy były sobie takie sobie, a ten nowy Most Wanted jest spoko, można pograć online i tak dalej. Co prawda nie można tunikować samochodów, ale są fajne samochody jak Kenny Zekagera. No co ty robisz, ma... No co ty robisz, Honda? No. I takie właśnie były komentarze, no nie? I tak jak jest przeważnie z każdą grą. Kiedyś też były problemy z tym BF-em, trójką, a teraz BF-a, trójkę praktycznie każdy gra, bo była rozdawana za darmo i każdy mówi, że o, jaka fajna gra. A kolejne BF-y to jest taka lipa, prawda? No. Ja to tak zauważyłem i tak troszeczkę jest, chociaż może nie zawsze się to sprawdza, bo jest też... są też gracze, którzy, no wiadomo, nie mają kasy na nowe gry, na nowy sprzęt i... po prostu grają w te słabsze gry, jak słabsze graficznie, tak? Jak World, czy tam, nie wiem, jakieś tarmówki. No ja też nie mam nic do tego, no przecież nie każdy musi kupować gry, tak? Ale chodzi mi o takie, wiecie, hejtowanie, że przeczytałem recenzję danej gry, sami nie przetestuję i ona jest dla mnie do dupy, no nie? Recenzje, czyli opieranie się na czyichś opiniach. Ktoś recenzentowi nie zapłacił zbyt dużo za opinię i będzie hejtował. Oh my god, nie! No. Damn. Ale oni są strasznie daleko, to aż nieprawdopodobne. Ja nie lubię, jak te samochody się zachowują tutaj po zderzeniu właściwie. Jakoś podskakują na tych kołach, jakby miały zainstalowany ten. No wiecie, jak to się... jeszcze na koniec. No i hydraulika jakby miał zainstalowaną. Bez kitu. Windwood Vinyl. Extreme Dimensions Vinyl. Nie wiem, co to ma znaczyć. O, proszę! Nissan 350Z. Damn! Ale powiem wam, że 350 mi się nie podoba. No ale zobaczmy sobie Mazdę RX-7 z 95 roku. Damn! Wow! O nie, co to za światło, ale to chyba można zmienić tutaj. Ale powiem wam, że całkiem dobrze wygląda, no. Tylko że problem polega na tym, że ja wolę właśnie Honda S2000. Co tu jeszcze mieliśmy? A, Nissana. Nie podoba mi się bryła tego samochodu. Wygląda to tak, jakby ktoś, nie wiem, napompował... ten wóz od środka, to jakby taki balonik napęczniały. I te światła z tyłu. Nie. Wiem, że jest sieć właściwie fanów tego modelu, tej marki, ale dla mnie to naprawdę nie jest ładny samochód. No dobra, chodźmy sobie na sprint. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Hondzie S2000. Raczej nie będzie większego problemu. Będziemy, z tego co widziałem, jechać przez... kanał burzowy. Jaki kolor! Jaki bodykit! Honda Civic i... co tam jest? Focus! What the fuck? Focus ma ciekawy spoiler z tyłu. Nie jest to taki oklepany jak w większości NFS-ów, a jest naprawdę ciekawy. Dobra, never mind. Skupmy się na jeździe. To jest sprint. Tu trzeba uważać. Tu nie ma takich, wiecie... przelewek, że o, sobie mogę pozwolić na jakieś tam, o, wywrotki, nie wywrotki. Tu muszę jechać dokładnie. Dobra. No właśnie, tutaj będzie problem. Ech. Te filary ciężko się omija, ale jakoś się udało tym razem. Dobra. Zostawię sobie nitro na koniec wyścigu, albo jak się z kimś zderzę, bo to jednak się przydaje. Przy zderzeniu, a raczej po zderzeniu, żeby się rozpędzić. Au! Yeah. Kurde, chciałem skrótem, ale nie pykło. To może tutaj pojadę tym razem. Trochę pod prąd, ale...
Dzięki temu będę mógł zrobić dobry łuk tu. O fuck, tu się jedzie w drugą stronę. No fajnie. Au! Dobra. Okay. No! What the fuck? No niemożliwe, żeby się tak rozwaliła. Ja pierdziele. No nic, może jeszcze się uda dogonić, wątpię. Ale może. No dobra. Gdzie tu się jedzie? Ej, tu jeszcze nie byliśmy. Co nie? Nie poznaję tego obszaru, wow. Idziemy tu. O kurde, gdzie ja pojechałem? O cholera. Tu już coś kojarzę, że byliśmy w tej dzielnicy, można to nazwać przemysłowej. Ale cholera. O kurde, ostatnie zakręty. No to chyba lipa będzie. Chyba, że Honda gdzieś się rozwali ta z przodu. No. O man. No gdyby nie... Gdyby ta Honda tak nie podskakiwała po zderzeniu. Zresztą każdy samochód tutaj podskakuje dziwnie. To bym mu wygrał to, no spokojnie. Nawet nie wiem, czy trzeci nie byłem. Nie, drugi. No nic, moi drodzy. Pojadę ten wyścig w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.